Jag heter Elisabeth Åsbrink och jag är journalist. Jag har arbetat med radio och tv, men sen 6 år tillbaka så skriver jag böcker också. Och den här boken, Och i Wienerwald står träden kvar, handlar om en ensamkommande flyktingpojke. En pojke som skickades från Wien 1939 undan nazisternas förföljelse till Sverige. Han kom till ett barnhem och han blev kvar. Tanken var att hans föräldrar skulle komma efter, men de blev mördade av nazisterna. Och jag fick över 500 brev från hans familj och en fråga om jag ville göra någonting av de här breven. Och det blev en berättelse om Sverige, om flyktingpolitik, om förintelsen och om ett kollektivt minne av något som vi inte vill minnas. W pewnym sensie jakimś wyzwaniem dla tłumacza, może to nie było jedyne, co sprawia pewną trudność, to może w samej konstrukcji, ponieważ są przemieszane listy, a tych listów jest bardzo dużo. Listy mają bardzo taki codzienny, rodzinny charakter. Drugi język, no to jest oczywiście język sam literacki reportażu, który jest niezwykle taki bogaty, jest bardzo emocjonalny, jest niezwykle ekspresyjny. No i trzeci to są materiały urzędowe. Ponieważ książka jest tak skonstruowana, że to jest wszystko przemieszane, to te przeskoki takie między tymi różnymi językami, no trzeba uważać, żeby się nie zapędzić z jednego w drugi, żeby to jakoś rozdzielić.